Sądząc po tym, że Państwa nie bardzo widzę, to już dobry wieczór, prawda? Jak ten czas leci. Proszę Państwa, kilka dni temu z moim kolegą Jankiem, wypijając kolejną małą wódeczkę, która jeszcze nigdy, jak wiadomo, nikomu nie zaszkodziła, przegryzając to śledziem marynowanym, słoikowym, chińskim, jak się później okazało, powzięliśmy olbrzymią ochotę zjeść taką świeżą, mazurską rybkę smażoną. Decyzja szybka, na drugi dzień, jak wyparowały wódeczki, które, prawda, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziły, jak wiadomo. Do samochodu przyjechaliśmy do znajomego gospodarza, tutaj niedaleko pod Mrągowem. Gospodarz, prawda, z zawodu i wykształcenia mazur, przyjął nas, czym chata bogata. Chata była bogata w głowiznę na gorąco, ziemniaczki na zimno, i gospodarz zaproponował takie przerośnięte 3/4, na które niektórzy mówią 1 litra. Wypiliśmy po jednej małej wódeczce, która, prawda, jeszcze, jak wiadomo, nigdy nikomu nie zaszkodziła. Wódeczka była w smaku takiej gierkowskiej wistuli, jak ktoś pamięta. Zapachu karbidu oraz zatęchłej obory. Ale wypiliśmy następne kilka małych wódeczek, które, jak wiadomo, nigdy nikomu nie zaszkodziły. Rozpoczęły się dyskusje polityczne. Gospodarz bardzo narzekał, że dopłaty unijne do hektara nie starczą mu nawet na 0,5 litra dziennie. Oburzyliśmy się bardzo. Głowizna wystygła, zamieniła się w zimne nóżki. Ziemniaki dalej pozostaje zimne. Gospodarz zaproponował przerośnięte 0,5 litra. Czyli 3/4 litra. O wyglądzie zatęchłej wody spod ogórków, dla klarowności wymieszanej z olejem silnikowym. O zapachu nie będę Państwu mówił, bo nieokreślony. Tego się, proszę Państwa, nie dało pić. Wobec tego wypiliśmy to bardzo szybko. Zabraliśmy rzeczy wędkarskie, prawda, sprzed zamęty wędki, i wybraliśmy się z kolegą Jankiem na rybki. Do jeziorka było jakieś 400 metrów, ale w związku z jedną małą wódeczką, którą poprzednio wypiliśmy, wybraliśmy drogę na skróty. Jak się okazuje, olbrzymia przeszkoda przed nami była, mianowicie pastuch stał. Elektryczny. To ważne. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak pokonać tego pastucha. Wobec tego wypiliśmy po jednej małej wódeczce, która, jak wiadomo, jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła, prawda? Ja postanowiłem brać pastucha od dołu. Kolega Janek postanowił od góry go brać. Przechodząc pod pastuchem, dotknąłem pastuchowi druta. Tą częścią ciała, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Jak mnie rypło do ziemi, od ziemi mnie odbiło i znowu do druta doleciało. To mnie rypło do ziemi. Zaczynało wykonywać ruchy, które niektórzy nazywają frykcyjne. Na dodatek, jęcząc i kwicząc przy tym, z daleka mogło to śmiesznie wyglądać. Janek pokonywał pastucha od góry, więc go okrakiem wziął.
tylko oczywiście dotknął pastuchu druta, prawda? Więc podskoczył jak na rodeo. Wobec tego chwycił się ręką za druta pastuchowi. I też zaczął jodłować. Ja tam... On... Na szczęście za mocno pociągnął druta pastuchu. I drut się zerwał i prąd opadł. Wobec tego wypiliśmy po jednej małej wódeczce, która jak wiadomo, prawda, nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziła, prawda? Podeszliśmy pod brzeg jeziora, zarzuciłem wędkę bardzo sprawnie i pięknie i złowił się pijany okoń. Kompletnie, bo tam nie było nawet tego zanęty na haczyku. Ja się szukam tej przynęty, a mieliśmy robaki czerwone i białe. I one przy tej walce z pastuchem tak się pomieszały, że wyglądały jak Stadion Narodowy w dniu otwarcia. Następnie złowiliśmy jeszcze 10 płotek. Każda, jak ciągnęliśmy, 5 kilo. Po wyciągnięciu 5 deko. Każdą oczywiście uczciliśmy. Janek stwierdził, że chyba mu coś w brzuszku tak bziu-bziu robi. I stwierdził, że mleko od trutka na wszystko, wziął butelkę, powiedział, że idzie wydoić. Ja mówię, Janku, czy ty kiedyś doiłeś? On mówi, ja całe życie nic innego nie robię, tylko doję. Poszedł, za chwileczkę słyszę, biegnie z wrzaskiem i skacze do jeziora. Mnie też do tego namawia, to ja skoczyłem, patrzę się, byk stoi. I uśmiecha się do Janka. Nawet wydawało mi się, że okiem mruga do niego. Ja mówię, coś ty mu robił? A on mówi, doiłem. Ja mówię, za co go doiłeś? On mówi, za to, co wystawało takie duże. Ja mówię, jak to robiłeś? On mówi, rucham posobisto zwrotnie. Ja mówię, no to nie dziwota, że byk czeka na finał. No ale jak wiadomo, w tym jest cała ambara, żeby twoje chciało na raz, bo byk chciał, a Janek nie chciał. Bykowi przeszło, bo już zaczął machać tylko ogonem, niczym więcej. Rozzłoszczony rozrzucił nam te rzeczy wędkarskie rogami, zrobił placki na rzeczach i machając ogonem poszedł. Myśmy wyszli, ale mokrzuteńcy, więc rozebraliśmy się do naga. Uczciliśmy to, prawda, jedną małą wódeczką, która nam, wiadomo, nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Ubraliśmy pelerynki przeźroczyste, wracamy w tych pelerynkach goli do domu. Gospodyni, jak nas zobaczyła, krzyknęła, Jezus Maria! A to byłem ja, Janek, no nie wiem. Uciekła do stodoły, gospodarz przyniósł nam takie rzeczy, żebyśmy coś ubrali na bogoli, prawda. Na Janka pasowała tylko taka stara sukienka teściowej zmarłej. Do ziemi wyglądał w niej czarna taka, wyglądał jak ubogi wikary z ubogiej parafii. A mnie przyniósł takie zielone dresy wojskowe, takich dół, takie wyciągnięte.
i taki różowy podkoszulek, no. Ja w tym wyglądałem jak ten aktor, co tego debila gra w telewizji. Tylko oczywiście ładniejszy, bo on brzydki jest. Zaczęliśmy smażyć rybki, prawda? Każdą rybkę uczciliśmy. Pod koniec 10 rybki i 10 kieliszka Mocharskiego, który jest jak wiadomo, nikt nie chodzi ze szkodzi. Rybki zaczęły mi harcować w brzuszku i chciałem wyjść na zewnątrz. Pół biedy jakby chciały wszystkie na raz. Każda oddzielnie chciała. Wymęczony usnąłem. Śnił mi się ojciec dyrektor, który mnie błogosławił i mówił: synu, nie rób tego więcej. I kopnął mnie w żebra. Ja się wtedy obudziłem, patrzę się, jakiś ksiądz mnie kopie w żebra, a obok niego grabarz z łopatą. Myślę, Boże, ja umarłem, pogrzeb. Ale ksiądz przemówił głosem Janka: tobie szkodzi wędkowanie. Obejrzałem się, bo to była, ja spałem w grządkach, prawda? Zaraz koło ogórka, a tą taką dużą, to takiego dużego ogórka miałem tak pod głową. Mówi: tobie szkodzi wędkowanie, ty wiesz, co wczoraj zrobiłeś? Dzieci uczyłeś strzelać z procy kamieniami do komarów, twierdząc, że to agenci KGB. Kogutowi chciałeś w kurniku przestawić czas na czas letni, bo za wcześnie dzwoni, pieje. Kury się tak wystraszyły, że zaczęły latać nad kurnikiem jak jaskółki i zaczęły znosić jajka wielkości gradu, który ostatnio nawiedził nasz kraj. Barana ostrzygłeś na pudla, a krowy pomalowałeś lakierem do paznokci kopyta, twierdząc, że jutro inseminator przychodzi i musi się podobać. Wypoczywałem ze 3 dni. Wybrałem się do domu z powrotem, tylko niestety jechałem przez Szczytno, a tam wiadomo, szkoła policyjna, zatrzymali mnie, stwierdzili, że jestem talibem i zawieźli mnie do Kiejkutów. Oczywiście byłem trochę podobny do taliba, bo niedogolony po tym wędkowaniu. Trochę żółty, nawet bardzo żółty, bo wątroba mi przestaje pracować po 3 małej wódeczce, która jak wiadomo nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. A na głowie miałem taki ręcznik z mokrą wodą, z napisem hotelu w Tunezji, który gospodarz podpieprzył, będąc na wczasie. Siedząc w areszcie w Kiejkutach, czekając na wyrok, odwiedził mnie ksiądz. Jak się okazało, wielki PR. Po wypiciu z PR-em kilku małych wódeczek, które, jak wiadomo, nigdy nie zaszkodził. Wypuścił mnie drzwiami tylnymi, no i przyszedłem do państwa przez lasy i jeziora. Aby się z państwem podzielić tą moją przygodą, znaleźć zrozumienie u państwa, no i ewentualnie